Bajkowisko.pl zaprasza. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach. Dla Bajkowiska Włodzimierz Perzyński. Opowieści niezwykłe. Czyta Cezary Kwieciński. Był jeden szewc, który się nazywał Pan Rozpędek. Jak wyszedł na miasto, z początku szedł powoli, a potem coraz prędzej, aż wreszcie jak się rozpędził, to tak pędził, że prześcigał dorożki i tramwaje. Ma się rozumieć, po mieście tak biegać nie można. To też Pan Rozpędek miewał rozmaite przykre zajścia. Jedni ludzie myśleli, że goni złodzieja. Inni, że on sam jest złodziejem. Zaczynali biec za nim i kończyło się na tym, że Pan Rozpędek o coś się potykał. Przewracał jak długi, a inni na niego. Kilka razy w ten sposób o mało co Pana Rozpędka nie zaduszono. Gorzej było w domu. Gdy Pan Rozpędek brał się do roboty i zaczynał wbijać gwoździe w obcas, z początku bił młotkiem powoli. A potem coraz prędzej, aż wreszcie jak się rozpędził, walił tak, że zawsze cały obcas roztrzaskał. Buty były na nic i Pan Rozpędek zamiast dostać za robotę pieniądze, musiał jeszcze nowe buty ludziom odkupować. Łatwo się domyśleć, że jego rzemiosło niewiele mu przynosiło zysku. Tak samo Pan Rozpędek mówił. Z początku powoli, tak że każdy wyraz można było zrozumieć. A potem coraz prędzej, aż wreszcie już nic nie było słychać, tylko trrrr, jakby bączek latał po podłodze. Na tej samej ulicy, co Pan Rozpędek, w okazałym domu mieszkała wdowa po bankierze Lubigrosiku. Pani Lubigrosikowa była bardzo bogata, ale strasznie skąpa. Pewnego razu przysłała Panu Rozpędkowi przez służącą buciki do podzelowania. Pan Rozpędek aż się za głowę złapał. Nigdy w życiu takich bucików nie widział. Łata siedziała na łacie i jeszcze każda łata była 4 razy załatana. Niech pan to na jutro zrobi, powiedziała służąca, bo moja pani nie ma w czym wyjść na miasto. Pan Rozpędek wziął się do roboty, ale jak zaczął szyć i kuć dratwą, tak się rozpędził, iż po chwili z jednego bucika ani strzępków nie pozostało. Pan Rozpędek strasznie się zmartwił, ale cóż było robić? Wziął drugi bucik na miarę, kupił u innego szewca parę nowych bucików takiej samej wielkości i na drugi dzień rano, wziąwszy buciki pod pachę, poszedł do pani Lubigrosikowej. Ponieważ pani Lubigrosikowa mieszkała bardzo blisko od niego, więc nie miał czasu się rozpędzić. Wszedł po schodach, wyłożonych ładnym czerwonym dywanem na pierwsze piętro i zadzwonił do drzwi. Z jednej strony na drzwiach była skrzynka do listów, a z drugiej mały, okrągły otwór zasłonięty mosiężną klapką, jak to czasem we drzwiach robią, żeby można było zobaczyć z wewnątrz, kto dzwoni. Panu Rozpędkowi długo nie otwierano i z nudów zaczął sobie bębnić palcami po drzwiach. Nie wiedział, że go nie wpuszczano, bo służącej nie było, a pani Lubigrosikowa nigdy nie chodziła sama otwierać drzwi. Tym razem jednak usłyszawszy, że ktoś bębni palcami po drzwiach, zaciekawiona zbliżyła się, żeby zobaczyć, co to takiego. Uchyliła mosiężnej klapki i przysunęła do otworu oko. Ale pan Rozpędek zdążył się już rozpędzić i pac! Wyrżnął ją z całej siły w oko. Pani Lubigrosikowa krzyknęła przeraźliwie i przewróciła się na podłogę. Na ten krzyk dopiero pan Rozpędek zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Przestraszył się i uciekł. I tak się rozpędził, uciekając, że zatrzymał się dopiero daleko poza miastem i nim zdążył do domu wrócić, zrobił się już wieczór. Na drugi dzień rano przyszła do niego służąca pani Lubigrosikowej. Na moją panią, zaczęła opowiadać, chcieli napaść wczoraj zbóje. Szczęściem, że drzwi są bardzo mocne, bo inaczej byliby ją zabili i obrabowali. Pan Rozpędek udał, ma się rozumieć, że o niczym nie wie i z zaciekawieniem zaczął się wypytywać, jak to było. Służąca powiedziała mu, że przyszło 4 zbójów i że jeden z nich chciał pani Lubigrosikowej wybić sztyletem oko. Od razu takie plotki powstały. Pan Rozpędek udawał, że wszystkiemu wierzy. No, powiedział, jak to teraz niebezpiecznie na świecie? I niby to z podziwu zaczął kiwać głową. Z początku powoli, potem coraz prędzej, aż z rozmachu szyja mu się tak wydłużyła, że raz po raz to się uderzał głową w brzuch, to znów odrzucał ją sobie za plecy.
Służącej, która pierwszy raz w życiu coś podobnego widziała, strasznie się to podobało. Myślała, że pan Rozpędek umie sztuki pokazywać. Ale to wszystko jeszcze było niczym w porównaniu z podziwem, jaki ją ogarnął, kiedy pan Rozpędek oddał jej buciki pani Lubi Grosikowej. Przecież to nowiuteńkie buciki, krzyknęła, a ja panu przyniosłam stare i podarte. Bo ja tak umiem naprawiać, skłamał z miejsca pan Rozpędek, że choćby mi najbardziej podarte buty przyniesiono, oddaję zupełnie nowe. Służąca oniemiała z podziwu. Otworzyła usta tak szeroko, jak dla doktora, kiedy chce gardło obejrzeć, a potem wzięła buciki delikatniutko, jakby były ze szkła. Pan Rozpędek strasznie się śmiał i cieszył, że mu się udało tak ją zwieść, ale niedługo trwała jego radość, bo tego samego dnia, jeszcze po południu, pani Lubi Grosikowa przysłała mu 30 par starych butów do naprawy. Pozbierała wszystkie najstarsze buty, jakie miała w domu. Dziurawe, bez obcasów, bez podeszew. Miała tego mnóstwo, ponieważ była bardzo skąpa, więc nigdy starych butów nie podarowała nikomu biednemu, tylko chowała w komórce. Służąca musiała wziąć ze sobą kosz, żeby te buty przydźwigać. Kiedy pan Rozpędek tyle butów zobaczył, od razu twarz mu się wydłużyła i to tak, że aż brodą stuknął o stół. Nie będę tych butów naprawiał, krzyknął. I ponieważ był zły, więc od razu się rozpędził. Tyle butów, za dużo butów, zaczął powtarzać szybko, coraz szybciej, tak, że po chwili już nic nie było słychać, tylko tuf, 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 tuf. Zupełnie jak gdyby szedł pociąg. Służąca przestraszyła się i uciekła. Ten szewc to musi z diabłem trzymać. Ja już więcej do niego nie pójdę, powiedziała, powróciwszy do domu. A niech trzyma z kim chce, byle mi te buty na nowe poprzerabiał, odparła pani Lubi Grosikowa. Bo tak sobie umyśliła, że jak jej pan Rozpędek wszystkie buty na nowe poprzerabia, to ona wtedy część schowa dla siebie, a część posprzedaje znajomym jako zupełnie nowe buty i dużo zarobi. Służąca uparła się jednak i już drugi raz nie chciała iść do pana Rozpędka. Pani Lubi Grosikowa musiała się więc wybrać sama. Wystroiła się w najładniejszą suknię, wzięła kapelusz z ogromnym białym piórem i poszła. Naumyślnie się tak ubrała, bo pomyślała sobie, że gdy szewc tak wspaniałą damę zobaczy, to nie będzie jej śmiał się sprzeciwiać. Nie wiedziała, że pan Rozpędek miał bardzo czułe serce i że od dawna już chciał się ożenić. Kiedy zobaczył panią Lubi Grosikową, od razu się w niej zakochał. Ukląkł i oświadczył się o jej rękę. Pani Lubi Grosikowa uciekła od pana Rozpędka jeszcze prędzej niż jej służąca. Wydało jej się to niesłychaną bezczelnością, że zwykły szewc śmiał pomyśleć nawet o tym, żeby się z nią ożenić. Z nią! Bogatą wdową po bankierze! Przez całą drogę trzęsła się z oburzenia i powróciwszy do domu, powiedziała do służącej. Ten szewc nie trzyma z diabłem, tylko jest wariatem i głupcem. Obejdę się bez jego roboty. Ale naprawdę bardzo jej żal było, że już nie mogła dać panu Rozpędkowi butów do przerobienia. Przez cały wieczór myślała o tym, jakby go podejść i postanowiła go oszukać. Na drugi dzień rano usiadła przy biurku i napisała do niego taki list. Panie Rozpędek, jeżeli pan naprawi mi te wszystkie buty, to zgodzę się zostać pańską żoną. I żeby to jeszcze bardziej wyglądało naprawdę, posłała mu razem z listem 2 róże. Pan Rozpędek siedział w domu smutny, głośno wzdychał i raz po raz łza kapała mu z oczu na podłogę. Gdybym nie był szewcem, myślał, to na pewno pani Lubi Grosikowa zgodziłaby się zostać moją żoną. I poczuł taki wstręt do swego rzemiosła, że postanowił sprzedać warsztat i wziąć się do czego innego. To postanowienie dodało mu humoru, otarł łzy, ubrał się i już miał wyjść na miasto, żeby szukać kupca na warsztat, gdy nagle zjawił się posłaniec od pani Lubi Grosikowej z listem i z różami. Łatwo sobie wyobrazić, jak się pan Rozpędek ucieszył. Chwycił posłańca w pół i zaczął go całować i ściskać, ale ponieważ z uciechy rozpędził się, od razu więc ściskał posłańca coraz mocniej, aż w końcu zaczął nim tak tarmosić, że go o mało nie zadusił. Posłańca z początku ucieszyło tak radosne przyjęcie, bo co prawda nigdy w życiu nie zdarzyło mu się jeszcze, żeby go kto po odebraniu listu ściskał i całował. Ale wnet, kiedy od uścisków pana Rozpędka już mu żebra zaczęły trzeszczeć, strach go zdjął. Chcąc się wyrwać, podstawił panu Rozpędkowi nogę i obaj wywrócili się na podłogę.
Nareszcie posłańcowi udało się uciec. Pan Rozpędek upadając, tak się uderzył w kolano, że nie mógł chodzić. Usiadł na krześle i mruknął. Znów się rozpędziłem. Szkoda. Bo panu Rozpędkowi zawsze się zdawało, że potrafi tak panować nad sobą, żeby się nie rozpędzać i zawsze jak się rozpędził, pocieszał się potem, że to wydarzyło mu się ostatni raz przez nieuwagę. Po ucieczce posłańca pan Rozpędek przeczytał jeszcze raz list pani Lubi Grosikowej i trochę zmarkotniał. Na to, żeby kupić 30 par butów, nie miał pieniędzy, bo już wydawał resztki swojej fortuny. Zaczął myśleć, drapać się w głowę, strasznie długo myślał, aż wreszcie twarz mu się rozjaśniła. Poszedł do innego szewca, opowiedział mu całą historię i poprosił o pożyczenie 30 par butów, obiecując, że jak tylko zostanie mężem pani Lubi Grosikowej, to mu podwójnie za nie zapłaci. Tamten szewc, ma się rozumieć, zgodził się chętnie na taki dobry interes. Dobrali z panem Rozpędkiem buty według starych tak, żeby wszystkie były jednakowej wielkości i tego samego dnia przed wieczorem pan Rozpędek zjawił się u pani Lubi Grosikowej z butami. Wdowa aż się za głowę złapała z podziwu. — Już pan zdążył naprawić wszystkie te buty? — wykrzyknęła. — Bo ja jestem taki szewc — skłamał z miejsca pan Rozpędek — że robota pali mi się w rękach. Jak usiądę, to w godzinę mogę 30 par starych butów przerobić na nowe. Powiedziawszy to, podkręcił wąsa, ukląkł i znów się oświadczył o rękę wdowy. Tym razem pani Lubi Grosikowa już się nie oburzyła na jego propozycję. Chciwość wzięła w niej górę nad dumą. — Niech pan poczeka chwilę — powiedziała. — Zaraz dam panu odpowiedź. Wyszła do drugiego pokoju, usiadła przy biurku, wzięła ołówek i kartkę papieru i zaczęła liczyć. Jeżeli w ciągu jednej godziny, rachowała, pan Rozpędek może naprawić 30 par butów, to w ciągu dnia przez 12 godzin naprawi 360 par, a w ciągu roku przez 365 dni... Ale tu już było takie ogromne mnożenie, że pani Lubi Grosikowa nie mogła dać sobie z nim rady. W każdym razie jednak przekonała się, że byłaby to olbrzymia liczba butów. I to ją zdecydowało, żeby wyjść za mąż za pana Rozpędka. Dobrze, powiedziała, wyszedłszy do salonu, gdzie pan Rozpędek na nią czekał. Zgodzę się zostać pańską żoną. Pan Rozpędek miał przy sobie na szczęście bardzo ładny pierścionek, który się pani Lubi Grosikowej ogromnie podobał. I jako narzeczeni postanowili pójść w aleje na spacer. Niech pani chwilkę poczeka, powiedział pan Rozpędek, ja skoczę tylko do domu i przebiorę się, żebym ładnie wyglądał. Postanowił się tak wystroić, żeby nikt nie mógł poznać, że był szewcem. Powyciągał w domu z szaf najpiękniejsze, jakie miał ubranie. Włożył frak, jasne spodnie, cylinder na głowę, wziął ogromny, jedwabny parasol i tak wystrojony wstąpił do pani Lubi Grosikowej. Po drodze wstąpił jeszcze do sklepu z kwiatami i kupił dwa bukiety róż. Jeden dla narzeczonej, drugi dla siebie. Pani Lubi Grosikowa ubrała się w swoją najpiękniejszą suknię. Włożyła kapelusz z białym piórem i oboje byli sobą zachwyceni i bardzo dumni. Wzięli się pod ręce i poszli w aleje. Ludzie, widząc tak piękną parę, przystawali na ulicach i przyglądali się im z podziwem. Bylem się tylko nie rozpędził, przestrzegał się w myśli pan Rozpędek, bo czuł, że byłoby to bardzo niestosowne, gdyby tak pięknie wyglądający mężczyzna, prowadzący tak wytworną damę pod rękę, zaczął nagle pędzić jak wariat. Ale niestety na nic się te przestrogi zdały. Pan Rozpędek wnet zaczął myśleć o czym innym, mianowicie o tym, że się ożeni, że zostanie bogatym człowiekiem. Z dumą spoglądał na przechodniów i wyobrażał sobie, jak muszą mu zazdrościć. I zapomniawszy pod wpływem tych uczuć o swoich postanowieniach, żeby się nie rozpędzać, machinalnie zaczął przyspieszać kroku. — Nie tak prędko! — krzyknęła pani Lubi Grosikowa. — Bo mi tchu braknie! Wdowa była otyła i nie mogła prędko chodzić. Ze zmęczenia twarz jej zrobiła się już czerwieńsza od róż, które jej ofiarował pan Rozpędek. Ale pan Rozpędek zaczynał się już rozpędzać, nie zwracał na nic uwagi. Przyspieszał kroku coraz bardziej, aż zaczął pędzić po swojemu tak, że prześcigał dorożki i tramwaje. Ma się rozumieć, pani Lubi Grosikowa nie mogła mu nadążyć. Przewróciła się, a pan Rozpędek wlókł ją za sobą po kamieniach, dopóki ludzie go nie przytrzymali. Tłum się zebrał i panią Lubi Grosikową trzeba było cucić, bo zemdlała.
Suknia się na niej podarła, zgubiła kapelusz z białym piórem i kiedy ją odwieziono dorożką do domu, to ze strachu i z bólu, bo całe ciało miała posiniaczone, musiała się położyć do łóżka i zawezwać doktora. Doktor kazał jej leżeć 3 miesiące w łóżku. Oczywiście po takiej przechadzce pani Lubi Grosikowa już ani słyszeć o tym nie chciała, żeby wyjść za mąż za pana Rozpędka. Szewc, od którego pan Rozpędek wziął buty dla pani Lubi Grosikowej, dopominał się pieniędzy, ale oczywiście pan Rozpędek nie miał mu czym zapłacić. Szewc wytoczył mu sprawę i wsadził do więzienia. Usłyszał tam bardzo dziwną historię. Sami posłuchajcie. Był pewien grajek, który chodził po ulicach i po podwórzach i grał na skrzypcach. Grał bardzo ładnie, to też ludzie dość chętnie rzucali mu miedziaki, ale ponieważ grajek miał żonę i 4 dzieci, więc to wszystko, co mógł uzbierać, nie wystarczało mu na życie. Żona grajka była chora i nie mogła zarabiać, dzieci były małe i wciąż w domu głód panował. Przyszedł taki tydzień, że grajek choć wygrywał całymi dniami od rana do wieczora, od nikogo ani grosza nie dostał. W końcu ze złości tak zaczął walić smyczkiem po skrzypcach, że mu wszystkie struny popękały. Przez to stracił już zupełnie możliwość zarabiania i z rozpaczy postanowił się utopić. Poszedł nad rzekę, stanął nad samym brzegiem wody, przymknął oczy, powiedział raz, dwa, trzy i nie skoczył, bo mu w ostatniej chwili zabrakło odwagi. Ale myślał, że mu jeszcze odwaga przyjdzie. Powiedział sobie, do 3 to za mało, trzeba policzyć do 10. Przymknął oczy, zaczął liczyć, policzył do 10 i znów nie skoczył. Wtedy powiedział sobie, i do 10 za mało, trzeba policzyć do 100. Trzeci raz przymknął oczy i zaczął liczyć. Kiedy doliczył do 50, usłyszał nagle, jak go ktoś pytał, co pan tak rachuje? Grajek otworzył oczy i zobaczył obok siebie rybaka, który stał i ze zdziwieniem mu się przyglądał. Rybak w ręce trzymał wędkę, a na plecach miał kosz, w którym było pełno ryb. Grajkowi na widok ryb aż się oczy zaiskrzyły. Wyobraził sobie, co by to była za radość w domu, gdyby tak przyniósł żonie i dzieciom trochę ryb na kolację. Zdjął kapelusz i pokornym głosem poprosił rybaka. Niech mi pan podaruje kilka tych ryb. Ale rybak wzruszył ramionami i roześmiał się drwiąco. Jak kto chce mieć ryby, odparł, to je powinien złowić. Ja bym łowił, powiedział grajek, ale nie mam wędki. Pan teraz idzie do domu, dodał, spoglądając błagalnie na rybaka. Niech mi pan pożyczy swojej wędki. Jak pan wróci, to ją panu oddam. A może uda mi się przez ten czas choć kilka ryb ułowić. Jeszcze czego, oburzył się rybak. Nowiuteńka wędka i będę ją jakiemuś obdartusowi pożyczał. Popatrzył z pogardą na grajka i powiedział. Mam starą wędkę, jeśli chcesz, to ci ją mogę sprzedać. Grajek tak nędznie wyglądał, że rybak przestał mu już mówić panie. Nie mam pieniędzy, szepnął cicho grajek. To co mi głowę zawracasz, odparł gburowato rybak. Odwrócił się i odszedł. Grajek za młotu był strasznie hardy. Za nic w świecie nikogo by o nic nie prosił, ale potem pod wpływem nędzy i głodu strasznie spokorniał, jak to się nieraz ludziom zdarza. Pobiegł za rybakiem i zaczął mu opowiadać o swojej niedoli, o głodnej żonie i dzieciach, myśląc, że go tym wzruszy. Ale rybak już go nawet nie słuchał. Szedł i pogwizdywał. W końcu grajkowi przyszło na myśl, żeby zaproponować rybakowi zamianę starej wędki na skrzypce. Wprawdzie skrzypce nie miały strun, ale rybaka stać było na to, żeby nowe struny kupić, a zresztą skrzypce i bez strun więcej były warte od wędki. Jednak grajek długo się wahał, nim to powiedział. Strasznie był przywiązany do swoich skrzypiec. Ale ryby, które rybak miał w koszu, wyglądały tak apetycznie, że grajek nie mógł się oprzeć pokusie i postanowił wszystko poświęcić, byle tylko móc sobie kilka takich ryb ułowić. Drżącym głosem, tak jak gdyby mu wstyd było przed samym sobą, że coś podobnego mógł mówić, zaproponował rybakowi zamianę.
Rybaka zaciekawiła widocznie ta propozycja, bo przystanął i raczył spojrzeć wreszcie na Grajka. Ano, pokaż te skrzypce, powiedział. Ale kiedy zobaczył, że skrzypce nie miały strun, ogarnęła go taka złość, że wyrżnął Grajka z całej siły skrzypcami w głowę. Na to tylko twoje skrzypce się zdały, krzyknął. Grajkowi od tego uderzenia spadł kapelusz z głowy. Miał on kapelusz cały w dziurach. Rybak, spojrzawszy na dziurawy kapelusz Grajka, roześmiał się drwiąco, kopnął kapelusz nogą i powiedział: zrób sobie z tego kapelusza sieć i łap ryby. I odszedł. Grajkowi z bólu i ze wstydu łzy popłynęły z oczu. Podniósł kapelusz, otrzepał go z kurzu, wrócił nad rzekę i usiadł nad samym brzegiem wody. Przez chwilę siedział ponuro zamyślony i wreszcie krzyknął: ach, żeby mi pan Bóg dodał odwagi do utopienia się w tej wodzie! Zaraz jednak zdał sobie sprawę, że powiedział wielkie głupstwo, bo przecież pan Bóg nie mógł mu dodawać odwagi do popełnienia grzechu. Po chwili więc krzyknął inaczej: ach, żeby diabeł dodał mi odwagi do utopienia się w tej wodzie! Ale diabłu nie zależało widocznie na mizernej duszy Grajka, a może się spodziewał, że i tak ją będzie miał za inne grzechy w piekle, bo nie pokwapił się na to wezwanie z pomocą. Grajek obejrzał się za siebie i zobaczył długi sznurek, który leżał na ziemi. Wziął ten sznurek i przywiązał go do kapelusza. Utkwiły mu w głowie słowa rybaka: zrób z tego kapelusza sieć i łap ryby. A ponieważ ze zmartwienia już stracił rozum zupełnie, więc postanowił naprawdę łowić ryby w kapelusz. Cisnął kapelusz w wodę i czekał. Nie bardzo w to wierzył, co prawda, aby mógł co w kapelusz ułowić, ale siedział, bo nic lepszego nie miał do roboty. Aż tu naraz, jak nie szarpnie za sznurek, Grajek o mało do wody nie wleciał. Szczęściem na brzegu był pal wbity w ziemię, do którego przewoźnicy przywiązywali łódki. Grajek zahaczył o pal nogą i dzięki temu udało mu się na brzegu utrzymać. Gdyby nie ten pal, na pewno byłoby go wciągnęło do wody. Przewrócił się na wznak, oparł się jedną nogą o pal, drugą o ziemię i z całej siły zaczął ciągnąć za sznur. Wyciągnął swój dziurawy kapelusz i aż osłupiał ze zdumienia. W kapeluszu siedział ogromny szczupak. Na brzegu szczupak wyskoczył z kapelusza, stanął na ogonie i powiedział ludzkim głosem: mój dobry Grajku, nie każ mi się smażyć na patelni, to ci pięknie zatańczę. I od razu zaczął tańczyć przed Grajkiem, przy czym sam sobie gwizdał. I to właśnie te same wszystkie melodie, które Grajek zwykle grał na skrzypcach. Grajek raz i drugi przetarł oczy, tak jakby nie chciał wierzyć temu, na co patrzył. Potem przyszło mu na myśl, że może zdrzemnął się nad wodą i to wszystko mu się śniło tylko. Więc żeby się upewnić, że to nie było snem, uszczypnął się w nogę. Uszczypnął się tak mocno, że aż krzyknął z bólu. Szczupak przestał tańczyć. Stanął przed Grajkiem, roześmiał się i powiedział: nie dziw się, Grajku, ja naprawdę umiem tańczyć. Zagraj mi na skrzypcach, to jeszcze piękniej zatańczę. Kiedy nie mam strun, odpowiedział Grajek. Nareszcie musiał już w to uwierzyć, że udało mu się wyłowić tak niezwykłego szczupaka, który naprawdę umiał tańczyć. Szczupak machnął lekceważąco płetwą. Jak kto umie grać, odpowiedział, to na wszystkim zagra. Zrób sobie struny ze sznurka. Grajek pomyślał, że skoro działy się tak dziwne rzeczy, że szczupak mówił ludzkim głosem i tańczył, to można było również spróbować zagrać na sznurku. Odwiązał sznurek od kapelusza, pokrajał go kozikiem i porobił struny. Pociągnął smyczkiem po strunach i skrzypce zagrały jeszcze piękniej niż dawniej, kiedy miał prawdziwe struny. Zagraj mi walca, krzyknął szczupak. Grajek zagrał, a szczupak zaczął tańczyć. Tańczył do upadłego i to naprawdę do upadłego, bo w końcu wywrócił się na piasek i zaczął głośno sapać ze zmęczenia. Bardzo szybko jednak wypoczął i znów wyprostował się na ogonie.
teraz mi polkę zagraj! – krzyknął. Ale Grajek schował pod palto skrzypce i odpowiedział – dość. Nie chciał, żeby się Szczupak zanadto męczył, bo postanowił zaprowadzić go do miasta i pokazywać ludziom. Pewien był, że za takie widowisko zbierze dużo pieniędzy. Chodź, powiedział do Szczupaka, pójdziemy do miasta. Ale Szczupak strasznie się na to skrzywił i odparł, że on woli tańczyć nad rzeką. Na próżno Grajek prosił go i tłumaczył mu, że obaj staną się sławni i zarobią dużo pieniędzy. Szczupakowi pieniądze na nic nie były potrzebne, a sława także go nie nęciła. Grajek, widząc, że po dobroci nic ze Szczupakiem nie wskóra, zirytował się w końcu, wziął resztę sznurka, zrobił pętlę, zarzucił Szczupakowi na głowę i pociągnął go za sobą. Szczupak, rad, nierad, musiał iść za Grajkiem. Po drodze przyśpiewywał cienkim głosem. Niedobry Grajek, niedobry Grajek, niedobry Grajek. Grajek nie zwracał na to uwagi i przyspieszał kroku, żeby jak najprędzej znaleźć się na dużym placu w mieście i dać przedstawienie. Kiedy przyszedł na plac, zobaczył tłum ludzi i usłyszał muzykę. Był tam cygan, który pokazywał tańczącego niedźwiedzia. Grajek schował Szczupaka pod palto, przepchnął się przez tłum i stanąwszy koło cygana krzyknął. Nie patrzcie na niedźwiedzia, ja wam coś ciekawszego pokażę. Wypuścił Szczupaka i zaczął grać na skrzypcach. A Szczupak zatańczył. Było to tak dziwne widowisko, że nawet niedźwiedź rozwarł szeroko paszczę i z podziwem patrzał na Szczupaka. Cygan zbladł z zazdrości, bo widział, że jego tańczący niedźwiedź już nie zaciekawiał nikogo. Szczupak przetańczył polkę, walca, mazura, potem podskoczył na ogonie i ukłonił się ładnie widzom. To się tak wszystkim podobało, że zaczęto rzucać Grajkowi już nie tylko miedziaki, ale srebrne i złote monety. Pewien bogaty człowiek, który stał w tłumie i przypatrywał się tańcom Szczupaka, chciał go od razu od Grajka kupić. Ofiarowywał mu cały worek złota. Ale Grajek odparł, że za nic w świecie Szczupaka nie sprzeda. Cygan mienił się na twarzy. Z bladego zrobił się szary, z szarego zielony. Wszystko z zazdrości. Potem odciągnął na bok swego niedźwiedzia, szepnął mu coś do ucha i nagle niedźwiedź ze strasznym rykiem rzucił się na Szczupaka. Ale Szczupak skakał tak zręcznie i tak wysoko, że wciąż przeskakiwał niedźwiedziowi przez łeb i niedźwiedź nic mu nie mógł zrobić. Zagraj, Grajku! – krzyknął Szczupak. – Ja będę gwizdał, a ty to samo graj! I Szczupak zagwizdał taką melodię, że niedźwiedź od razu się uspokoił i zaczął tańczyć. A Szczupak tańczył naprzeciwko niego. I to było tak niesłychane widowisko, że wszyscy ludzie, którzy na to patrzyli, o mało nie poszaleli z radości. Grajek znów zebrał dużo pieniędzy. Słuchaj, cyganie, powiedział wtedy do cygana, ja od ciebie tego niedźwiedzia kupię. Dam ci to wszystko, co mam i jeszcze drugie tyle. Cygan podrapał się w głowę, zastanowił się chwilę i zgodził się sprzedać niedźwiedzia. Miał zamiar wziąć pieniądze, a potem zacząć śledzić Grajka i wypatrzywszy odpowiednią chwilę, ukraść mu i niedźwiedzia, i Szczupaka. Grajek tego samego dnia dał jeszcze dwa przedstawienia i zebrał tyle pieniędzy, że mógł i cygana zapłacić, i kupić sobie nowe ubranie. Ludzie całym tłumem chodzili za nim po ulicach i Grajek stał się od razu najsławniejszym człowiekiem w mieście. Bardzo często tak bywa, że powodzenie przewraca ludziom w głowach. Otóż i z Grajkiem tak się stało. Mimo że w domu czekała na niego głodna żona i dzieci, Grajek nie myślał już wcale o tym, żeby do nich wrócić. Co innego zaświtało mu w mózgu. Niedaleko miasta mieszkał we wspaniałym zamku książę, który miał córkę słynną z urody, ale strasznie kapryśną. Nazywano ją ziewającą księżniczką,
bo zawsze była ze wszystkiego niezadowolona, nic jej się nie podobało i z nudów całymi dniami tylko ziewała. O rękę księżniczki starało się wielu bogatych i urodziwych młodzieńców, ale ona wszystkich odpalała. Zapowiedziała w końcu, że tylko za takiego człowieka za mąż wyjdzie, który jej potrafi pokazać sztukę, jakiej jeszcze nie było na świecie. Grajek pomyślał sobie, że tego, żeby szczupak tańczył z niedźwiedziem, jeszcze nikt na świecie nie widział, choć widziano podobno, jak tańcowała ryba z rakiem, a pietruszka z pasternakiem, i postanowił starać się o rękę księżniczki. Spędził noc w najpiękniejszym hotelu w mieście, w którym wynajął 3 pokoje, jeden dla siebie, jeden dla szczupaka i jeden dla niedźwiedzia. I na drugi dzień, od samego rana, wybrał się do książęcego zamku. Z początku służba nie chciała go wpuścić. Stary, siwy kamerdyner był nawet dla niego bardzo niegrzeczny. Dopiero kiedy Grajek zagrał i szczupak zatańczył z niedźwiedziem, olśniony kamerdyner pędem puścił się do księżniczki, żeby jej zameldować o przybyciu niezwykłych tancerzy. Księżniczka, która leżała na kanapie i ziewała z nudów, ogromnie się z tego ucieszyła, że będzie miała ciekawe widowisko. Kazała Grajkowi iść ze szczupakiem i z niedźwiedziem do ogrodu i niebawem zjawiła się sama. Grajek, ujrzawszy ją, oniemiał z podziwu. I nie tyle go zadziwiła nadzwyczajna uroda księżniczki, co jej włosy. Trzeba wiedzieć, że księżniczka z nudów malowała sobie każdy włos na inny kolor i wskutek tego miała na głowie włosy wszystkich kolorów, jakie są na świecie. Grajek, który w nowym ubraniu, wystrzyżony, umyty, ogolony i uperfumowany, bardzo pięknie wyglądał. Ogromnie się podobał księżniczce. Uśmiechnęła się do niego przyjaźnie i powiedziała: bardzo się cieszę, że pan przyszedł mi pokazać tak niezwykłe widowisko. Księżniczka powiedziała tak przez grzeczność, bo przez tę krótką chwilę, gdy szła ze swego pokoju do ogrodu, już ją ogarnęła nuda i straciła chęć do zabawy. Ale kiedy szczupak zaczął tańczyć z niedźwiedziem, wpadła w zachwyt, śmiała się do rozpuku, klaskała w dłonie i kazała im tańczyć raz po raz. W końcu niedźwiedź i szczupak tak się pomęczyli, że razem wywrócili się na trawę i leżeli jeden obok drugiego, głośno sapiąc. Cudowne widowisko, wykrzyknęła księżniczka. Jeszcze nigdy w życiu nic podobnego nie widziałam. I zgodziła się zostać żoną Grajka. Ślub miał się odbyć za tydzień. Grajek naglił, bo jak najprędzej chciał zostać mężem księżniczki. Przez tydzień księżniczka wciąż się przyglądała tańcom szczupaka i niedźwiedzia, ale po tygodniu już jej się to znudziło i powiedziała do Grajka: obrzydli mi już ten szczupak i ten niedźwiedź, każę ich pozabijać i przyrządzić na weselną ucztę. Grajek zgodził się na to, bo już był pewien, że zostanie mężem księżniczki i nie zależało mu na szczupaku i niedźwiedziu. Na drugi dzień w kaplicy zamkowej odbył się ślub Grajka z księżniczką, a potem miała być weselna uczta. Sproszono mnóstwo gości i zastawiono stoły w największej sali zamkowej. Dla szczupaka znalazł się półmisek, ale żeby podać niedźwiedzia, trzeba było zrobić nowy, olbrzymi półmisek i na rozkaz księcia 10 jubilerów pracowało nad tym półmiskiem przez całą noc. Olbrzymi niedźwiedź na srebrnym półmisku budził podziw wszystkich gości. Ale bardziej jeszcze dziwiło ich to, że obok niedźwiedzia leżały na półmisku skrzypce ze strunami ze sznurków. Księżniczce przyszedł do głowy taki żart i kazała położyć obok niedźwiedzia skrzypce. Jedna z pań podniosła skrzypce i obejrzawszy je powiedziała: na takich skrzypcach grać nie można. Można, krzyknął Grajek. I chcąc przekonać wszystkich, że mówił prawdę, chwycił w jedną rękę skrzypce, w drugą smyczek i uderzył nim po strunach i zaczął grać. I co się stało? Ledwo rozległy się pierwsze takty melodii, niedźwiedź i szczupak zerwali się z półmisków i zaczęli tańczyć.
Goście przerazili się najokropniej i tłumnie zaczęli uciekać. A pierwsi uciekali Grajek i księżniczka. Ale nie zdążyli uciec, bo niedźwiedź rzucił się za nimi, jedną łapą przytrzymał Grajka, drugą księżniczkę. Potem niedźwiedź i szczupak zasiedli w pustej sali przy stole i tymi samymi nożami i widelcami, którymi ich miano kłuci krajać, pokuli i pokrajali Grajka i księżniczkę i zjedli. Rozpędek nie wierzył w te bujdy, a wy uwierzyliście? Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polony. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.